Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych na dzisiejszym sobotnim nabożeństwie. Witam gości, witam miejscowych. Na rozpoczęcie naszego nabożeństwa chcemy zaśpiewać pieśń pod numerem 71. Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do zachodu, niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody, chwała Jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książątami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja. Amen. To może niech uklęknie do wspólnej modlitwy z siostrą Józią. Kochany wielki, święty Ojcze, Panie niebios i ziemi, w tym oto świętym dniu przychodzimy przed Twe oblicze, by Cię uwielbić, wywyższyć, by Ci złożyć hołd, cześć i chwałę płynącą z serc naszych, za nasze życie, zdrowie, za Twą opiekę, za błogosławieństwa każdego dnia, za prowadzenie, za to, że jesteś, że wzmacniasz, dźwigasz, choć upadniemy i prowadzisz. Tobie hołd, cześć, chwała, niech płynie nieustannie z wszystkich serc ludzkich. Panie i Boże mój, a tak powierzamy Ci nasze domy, nasze rodziny, błogosław ich i prowadź. Szczególnie powierzamy Ci tych, którzy są chorzy, leżą na łożach boleści. Odbierz im bolest, wzmocnij ich, Panie, w tym świętym dniu napełnij błogością, a jeśli jest Twoja wola, ulecz i przywróć, Panie, do Twego Kościoła. Panie i Boże nasz, przepraszamy Cię za wszystkie grzechy, upadki, uczynione słowem, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Racz nas nie pamiętać, racz nas nasze winy odrzucić daleko w głębiny morskie, bo Ty jesteś jedynym naszym Panem, Zbawcą. Tobie hołd, cześć i chwała za zbawienie z łaski, za to, że Ty na Golgocie wyjednałeś nam synostwo u Ojca, naszego Pana, Boga nieba i ziemi.
A tak, Ojcze kochany, powierzamy Ci również naszą młodzież, nasze dzieci, te, które są w Kościele, by wzrastały ku Twojej chwale, jak i te, które jeszcze gdzieś tam są w świecie. Obdarz ich Duchem Świętym i daj, aby mogły wzrastać Tobie ku chwale, a nam ku pożytkowi. Panie i Boże, powierzamy Ci też starsze osoby i te, co się pogubiły, i tych, których tu nie ma, a byli. Wejrzyj też w ten Dniu Święty w ich serca, wzmocnij ich i daj im siły i mocy, aby znowu mogli się z nami znaleźć, wielbić Twe cudowne, wielkie, święte imię, bo Ty godny jesteś wszelkiej czci i chwały. Dziękujemy Ci za ciepłe i spokojne dni, że mamy spokój, że mamy gdzie spać, że mamy się w co ubrać. Tobie hołd, cześć i chwała za te dary, które otrzymujemy codziennie z Twojej ręki. A tak bądź uwielbiony, wywyższony, Panie ziemi i nieba, w imieniu naszego kochanego Pana, Króla i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz mamy czas refleksji i doświadczeń misyjnych. Do przeprowadzenia tej części programu zapraszam naszego gościa, pastora, brata Koziroga. Dzień dobry moi kochani. Witam Was serdecznie. Tak patrzę, próbuję sobie przypomnieć niektóre twarze. No i poznaję. Kiedyś, gdy byłem tutaj, byliśmy młodzieżą, a teraz, jak to mówi jeden z moich kolegów, teraz jesteśmy młodzieżą zbowidowską. Czy wiecie, kiedy ostatni raz miałem tutaj kazanie? A niektórym dzisiaj rano mówiłem, więc niech nie odzywają się, ale może ci, co nie wiedzą. A może ktoś wie, może ktoś pamięta. 38 lat temu ostatnie kazanie wygłosiłem tutaj w kwietniu 1985 roku. To kazanie było masakra, tak? Ja się bardzo cieszę, że Was widzę, naprawdę. Jakoś tak, wiecie, wiele razy wybierałem się do Skoczowa. Już nawet jechałem, już nawet zapowiedziałem się kiedyś, że będę, i coś wyskoczyło i nie dojechałem. I teraz, jak nadarzyła się okazja, kiedyś przyjechałem z programem na temat krajów biblijnych do Domu Opieki Samarytanin. No i poprosiła mnie na rozmowę szefowa, Iwona Mikler. I tak jakoś rozmawialiśmy, miło się rozmawiało. Ona mówi, a wiesz co, może byś tak przyjechał do nas w lipcu, bo wszyscy moi kapelani chcą mieć urlop w lipcu. Pomyślałem, no może. Wiecie, bo ja pracowałem we wszystkich trzech diecezjach jako pastor. Pracowałem we wszystkich instytucjach, dosłownie we wszystkich, z wyjątkiem Domu Opieki Samarytanin. Pomyślałem, no dobrze, przyjadę na miesiąc, a od razu powiedziałem do Zenka Korosteńskiego, mówię, musisz mnie wpisać do moich zborów, w których kiedyś pracowałem. Mówię, koniecznie do Skoczowa, koniecznie do Cieszyna, dlatego że w Cieszynie też nie było mnie 38 lat. Byłem gdzieś tam w międzyczasie w Wiśle i w Ustroniu. Nie wiem, czy pamiętacie to jeszcze, ale w roku 1981, gdy zostałem tutaj skierowany, razem ze mną w okręgu zaczął pracę też Roman Halupka. Jeszcze przez rok był z nami Władysław Polok. Potem poszedł do innego działania i tak myśmy tutaj podzielili się zborami, że ja zajmowałem się Ustroniem, Wisłą i Skoczowem. Roman zajmował się Cieszynem i Zaborzem. Ale myśmy tutaj również
zamieniali się często rolami i tak działaliśmy. Efekt był taki, co przypomniano mi w Cieszynie, że kiedy odchodziłem z okręgu, bo tam ktoś wymyślił, że mam być sekretarzem diecezji, w diecezji wschodniej, to pamiętam, jak życzono mi, żebym poszukał tej setnej owcy. Dlaczego? No bo ochrzciliśmy w tym czasie tutaj 99 osób w okręgu. Tak było. Jestem Bogu wdzięczny za to, że pozwolił mi wykonać tyle różnej pracy przez ten czas. I choć formalnie od 3 lat jestem emerytem, właściwie już 4. rok tak leci, to ja nadal działam, nadal pracuję. Mottem moim jest tekst, ostatnie słowa z Ewangelii Mateusza, które będą tekstem przewodnim do kazania. Nie będę go teraz cytował. I chcę wam powiedzieć, że dzisiaj właściwie z Kościołem współpracuję w ten sposób, że działam ze znakami czasu. Znaki czasu są mi jakoś najbardziej bliskie z kilku powodów. Powiem wam o tym. Po pierwsze, gdyby nie znaki czasu, ja nigdy nie byłbym pewnie adwentystą. A stało się to tak, że kiedy ja byłem w szkole podstawowej jeszcze, moja mama często pomagała różnym ludziom. I tak planowo, i tak przypadkowo. I właśnie taki przypadek, chociaż u Boga nie ma przypadków, to on tym kieruje tak jak trzeba. Stało się tak, że kiedy moja mama tam szła ulicą, a mieszkaliśmy w Łasku, to takie małe miasteczko koło Łodzi, idzie taka starsza pani, niesie 2 siatki, ledwie idzie. No, to odruch u mojej mamy zawsze był taki, że trzeba takim ludziom pomagać. Więc chwyciła te siatki, mówi, ja pani pomogę. No i tak, kiedy zaszła do tego domu, gdzie ta starsza pani mieszkała, pani mówi, to ja coś dam pani w zamian za tę pomoc. I dała jej gazetkę. Ale to była specyficzna gazetka, to były znaki czasu. Tylko, że to był rok 64, w związku z tym znaki czasu zupełnie inaczej wyglądały. I jeszcze były to znaki czasu, gdzie był kościół, gdzie był taki rozświetlony krzyż, gdzie była też Matka Boska, bo numer był poświęcony kultowi Marii. Moja mama tak to wzięła, a nie była katoliczką, była luteranką, ewangeliczką. Wzięła z grzeczności, pomyślała sobie, pewnie jakieś katolickie, wsadziła do torby, a potem położyła na półkę. No i tak poleżało trochę, aż w końcu ja, taki mały szkrab, sięgnąłem i tak zacząłem przeglądać, a ponieważ nauczyłem się dość szybko czytać, czytam, patrzę i mówię, mamo, ale to nie jest katolickie. Nie? I zaczęła mama czytać. I mówi, faktycznie, tutaj piszą tak jak w Biblii. Chociaż ona sama wszystkich zasad biblijnych jeszcze nie znała. Tutaj piszą tak jak w Biblii. Kto to wydaje? Tak zaczęła szukać. No i w pewnym momencie gdzieś trafiła na stopkę redakcyjną i patrzy, faktycznie adwentyści. Był podany telefon, więc zadzwoniła do Warszawy. A my byliśmy jednymi z nielicznych wtedy, którzy w ogóle posiadali telefon. Pamiętam jeszcze numer telefonu naszego, 259. Takie numery były. Telefonów było jak na lekarstwo. Zadzwoniła, 2 dni później zjawił się w naszym domu brat Marian Kot. I tak się zaczęło. Widzicie znaki czasu? Czytacie znaki czasu? Dlaczego jeszcze są mi bliskie znaki czasu? Ano dlatego, że przez wiele lat tam pracowałem. Byłem dyrektorem i redaktorem naczelnym. A teraz dlaczego są mi bliskie? Ano dlatego, że wciąż tam są moje artykuły. Mam swój dział, Kraje Biblijne, którym się zajmuję zawodowo. No i mogę dzielić się z tym, co widziałem,
co sfotografowałem, pokazuję to. A tak a propos stopki redakcyjnej. Nie wiem, czy czytaliście, bo też o tym pisałem, tylko to był taki bardzo skrótowy artykuł. Okazuje się, że wszystko w znakach czasu ma swoje znaczenie. Nawet stopka redakcyjna, która się przydaje. Czytacie stopkę redakcyjną? Chyba nie. Normalnie jak się otwiera gazetę, to przecież nikt nie czyta stopki redakcyjnej. Ja mam takie zwichnięcie zawodowe, więc ja to robię, ale normalnie się tego nie czyta. A pamiętacie tę historię, którą opisałem z takim emerytowanym górnikiem Pawłem w Zabrzu? Pamiętacie to? Nie pamiętacie, a to muszę powiedzieć. Wybaczcie, jeśli troszeczkę przeciągnę, ale nie wiem, kiedy znów będę tutaj, więc pozwólcie, że coś powiem. Pewnego dnia, kiedy pracowałem w Zabrzu, dostałem list od brata Andrzeja Górskiego, który był redaktorem w Znakach Czasu. I napisał: Bernard, przekazuję ci taki mały liścik, który dostaliśmy do redakcji. Pójdź i odwiedź tego człowieka, on tam gdzieś niedaleko ciebie mieszka. Ten mały liścik, który mi wysłał, brzmiał tak. Drodzy bracia w Chrystusie, ja nie wiem, czy jesteście moimi braćmi, czy nie, ale jeśli święcicie sobotę, to jesteście moimi braćmi. A jeśli jesteście moimi braćmi, to mnie odwiedźcie. Podpisane Paweł Jurczyga i adres był podany. Cały list. No więc wybrałem się tam. Ja mieszkałem w Mikulczycach wtedy, w takiej dzielnicy Zabrza, a to było w dzielnicy Makoszowy. Więc wybrałem się tam. Okazało się, że przywitał mnie starszy pan, miał 86 lat i niedawno, stosunkowo niedawno, na urodziny otrzymał Biblię Tysiąclecia. Nigdy w życiu nie czytał Biblii. Dopiero kiedy skończył 85 lat, dostał Biblię. No i zaczął czytać. Wiecie, jak to jest często, jak ludziom się daje na urodziny czy na tak zwaną komunię jakiś prezent związany z Biblią, z religią. Co się robi z tym? No wkłada się ładnie na półkę i sobie to tam leży. Ale ten pan zaczął to czytać. I jak zaczął czytać, to doczytał się do wielu rzeczy. No na przykład doczytał się, że siódmym dniem tygodnia jest sobota. A jeszcze Biblia Tysiąclecia ma słownik, a w słowniku jest napisane, że siódmy dzień tygodnia to sobota. No już nie da się bardziej pokazać tego dnia. I tak poszedł do swoich dzieci też, już przecież wiekowych, bo tak koło sześćdziesiątki. I mówi: słuchajcie, no ja tu przeczytałem, że trzeba święcić sobotę. Patrzyli na niego. Ojciec, jaką sobotę? Wyśmiali go. Powiedzieli: daj sobie spokój tam z sobotą. No ale tak jest napisane. Nie chcieli go słuchać, no to poszedł do księdza. Proszę księdza, mówi, ja przeczytałem w Biblii. A ksiądz od razu zapytał: jaką Biblię masz? Jaką masz Biblię? A, Tysiąclecia, dobrze. Mówi, przeczytałem w Biblii, że siódmym dniem tygodnia jest sobota i trzeba święcić sobotę, a nie niedzielę. Ksiądz powiedział: panie Jurczyga, po co panu jakaś Biblia na stare lata? Daj se pan spokój, to jest dla teologów. Nie było rozmowy. I tak pomyślał sobie, a ja i tak będę święcił sobotę. Wiecie, jak to wyglądało? Wyglądało tak, że, bo doczytał się, że od wieczora do wieczora, nie jest konkretnie napisane o zachodzie słońca, ale domyślamy się, prawda, on też się domyślił, więc o zachodzie słońca, ubierał odświętne ubranie, przykrywał stół świeżą serwetą i czytał Biblię. I praktycznie jego święcenie soboty ograniczało się do tego, że cały dzień czytał Biblię. No bo nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. I tak pomyślał sobie, i tak mu było przykro, mówi: chyba jestem jedynym człowiekiem na świecie,
który święci Dzień Boży, sobotę. No bo wiedział, że Żydzi święcili, ale mówi, ale oni chyba daleko są od chrześcijaństwa, więc chyba ja jestem jedynym chrześcijaninem, który święci sobotę. I w tym momencie, kiedy ja przyszedłem do niego i przedstawiłem się, że jestem z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, to on nie powiedział dzień dobry ani witam Pana, tylko powiedział, no to jest nas dwóch. I zaczął mi opowiadać. Słuchajcie, on się doczytał do tylu rzeczy w Piśmie Świętym. Na przykład doczytał się do tego, że nie powinno się jeść wieprzowiny. I to był ogromny problem, dlatego że gotowała mu jego córka. On miał tam swój pokoik w całym domu, gdzie rodzina mieszkała. Gotowała mu córka i jak powiedział jej, że on nie będzie jadł wieprzowiny, bo Biblia tego zabrania, to rodzina już pomyślała, no tak, dziadek na stare lata zwariował. Święci sobotę, nie chce jeść wieprzowiny, a wiele innych rzeczy jeszcze się pojawiło. I gdy mi tak to opowiadał, w pewnym momencie spod stołu, gdzieś tam z szuflady wyciąga taką grubą, pękatą kopertę. Pytam się, a co to jest? Mówi, to jest dziesięcina, którą zbieram i nie wiem, co z nią zrobić. Dziesięcina. Mówi, ale księdzu nie dam, bo on się ze mnie śmiał. I on nie święci soboty, to mu nie dam dziesięciny. I czekałem na kogoś, kto święci dziesięcinę. I potem mnie, kto święci sobotę. I potem mnie wypytuje, to kto wy jesteście? Co wy robicie? Ilu was jest? I znowu opowiadałem mu długo o Kościele Adwentystów. No i oczywiście ta dziesięcina trafiła do Kościoła Adwentystów. Ale ja byłem niezwykle ciekawy i to jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Mówię, panie Pawle, a jak się pan w ogóle dowiedział o adwentystach? A mówi, wie pan, ja byłem kiedyś w odwiedzinach u mojego jedynego żyjącego kolegi. Mówi, gdy tak siedzieliśmy sobie przy stole, na stole była taka wielka popielnica, ale nie było tam żadnych niedopałków ani popiołu, dlatego że on nie pali, tam nikt nie pali. A tak stało i tam różne takie szwargały, były jakieś nici, jakieś papierki były. Ja tak sobie siedziałem i palcem kręciłem w środku w tej popielnicy i w pewnym momencie wyciągnąłem kawałek papieru. A co to było, pytam. Wie pan co? Ja panu pokażę, bo ja to mam. Wiecie, co to było? To był kawałek stopki redakcyjnej, dosłownie, ze znaków czasu. Kawałek stopki redakcyjnej ze znaków czasu, z nazwą Kościoła, że jest to czasopismo wydawane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Podany był adres na Vauxhall 8, podany był telefon, no to, co moja mama znalazła też. I dlatego on napisał tam, bo jeżeli jest to Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, to może oni święcą sobotę. On nie był jeszcze do końca pewien, bo nie było napisane Adwentystów Dnia Sobotniego, tylko Dnia Siódmego. I tak to się zaczęło. Widzicie? Ktoś może powie, przypadek, pytam się, a skąd tam ten kawałek papieru się znalazł? Mówi, ja też pytałem gospodarzy. Nikt nigdy nie słyszał o znakach czasu. Nikt nigdy ich nie czytał. Jak myślicie, to kto tam podrzucił ten kawałek papieru? Pan Bóg ma różne drogi działania.
Dlatego chciałbym wam jeszcze w tym apelu przeczytać jeden tekst i już kończę. Moi drodzy, w liście do Filipian, w rozdziale pierwszym, apostoł Paweł pisze o głoszeniu Chrystusa i mówi o różnych metodach tego głoszenia. I mówi nawet o takich złych metodach, ale też są dobre, mówi. Na przykład, pierwszy rozdział, wiersz 15. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Zobaczcie dalej. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? I daję odpowiedź. Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Wszelkie sposoby są dobre. Moi kochani, korzystajmy z każdego sposobu, bo przecież do tego jest powołany Kościół Boży, żeby głosił Ewangelię. Czyńmy to, a jak to pięknie Ellen White napisała w jednym miejscu w książce Życie Jezusa, żadna rzecz wykonana w głoszeniu w Ewangelii, żadna czynność nie zostanie przez Boga niezauważona. I Pan Bóg wykorzysta każdą rzecz. Czy to będzie książka, czy to będzie lekcja biblijna, czy to będzie ulotka, czy zaproszenie, czy cokolwiek, czy pomoc drugiemu człowiekowi. A jeszcze wam powiem, że tą starszą panią, która pomogła nam przyjść do kościoła, moja mama pomogła jej zanieść zakupy, była siostra Maria Ostapowicz ze znanej rodziny adwentystycznej. To była jedyna adwentystka, która mieszkała w Łasku w tamtym czasie. A potem rozrosło się to tak, moja mama zaczęła działać w taki sposób, że od razu w pierwszym roku kilkanaście osób przyszło do kościoła, a potem następne. Jednym z owoców tej pracy jest obecny przewodniczący kościoła, brat Jarosław, który przez długi czas przebywał w naszym domu i dzięki mojej mamie także poznał Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Warto pomagać, warto głosić, czyńmy to ku chwale Bożej. Amen. Dziękujemy bratu za te cenne uwagi. Teraz także mamy czas dla wszystkich tutaj zebranych. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie, którym chciałby się podzielić? Jeśli nie ma chętnych, to teraz zbierzemy dary na cele Szkoły Sobotniej. Powstańmy do modlitwy dziękczynnej. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy pracę, możemy zarabiać pieniądze i jakąś część z tego przeznaczyć na Twoje dzieło. Bądź błogosławiony i błogosław osoby, które mogły złożyć te dary. W imieniu Jezusa dziękujemy i prosimy. Amen. Teraz mamy czas szkoły sobotniej lekcji. Lekcje odbędą się w 6 klasach.
Dziękujemy wszystkim za żywy udział podczas lekcji Szkoły Sobotniej. Na zakończenie pierwszej części nabożeństwa zaśpiewajmy pieśń pod numerem 6. Stojąc, módlmy się. Drogi nasz kochany Boże, przychodzimy przed Twój majestat, aby Ci podziękować za tą pierwszą część nabożeństwa, za Twe prawdy, które możemy się uczyć, za wspólnotę, za to, że możemy poznawać Twoją prawdę. Drogi Panie Boże, chcemy Cię także prosić, abyś otwierał nasze umysły, abyś był z nami podczas drugiej części nabożeństwa, żebyśmy mogli zrozumieć wszystko, to, co chcesz nam przekazać, aby ten dzień sobotni był pełen pożytku dla nas. Amen. Witam wszystkich na nabożeństwie, na tej drugiej części. Chcielibyśmy przywitać Pana pieśnią 536.
Tekst do kazania znajduje się w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, od 18 do 20. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: dana mi jest wszelka władza z nieba i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Uklęknijmy do wspólnej modlitwy. Drogi Panie i nasz Zbawco, przychodzimy przed Twój tron, aby Ci oddać nasze serca i abyś je też oczyszczał, żeby Twój Duch zlewał się na nas, na nasze serca i je oczyszczał. Daj Panie, aby słowo, które będzie przekazywane, działało na nas, żebyśmy mogli się tym słowem dzielić z innymi, wskazywać osobom na Ciebie i na Twoje ścieżki. Daj Panie też osobom, które borykają się z trudnościami fizycznymi, duchowymi, aby żeby zostały uleczone przez Ciebie, Twojego Ducha i żeby one też mogły się cieszyć, Panie, z tego, że Ty czuwasz nad nimi, opiekujesz się. Bądź z nami na tej drugiej części nabożeństwa. Daj, Panie, aby nasze serca były i umysły otwarte i abyśmy mogli wynieść z tego nabożeństwa jak najwięcej. Niech będzie Ci, Panie, za to cześć i chwała. Amen. Teraz będą zebrane dary. Proszę o wyznaczone osoby. A ciocię Magdzie możemy już zaprosić do opowieści dla dzieci. Witajcie, kochani. Słuchajcie, chcę wam opowiedzieć o tym, co wydarzyło się kilka lat temu u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Wiecie, gdzie jest Wielka Brytania? W Europie, tak. To są takie wyspy. I te wyspy nawiedził orkan, który nazywał się Emma. Kto z was wie, co to jest orkan? Za chwilę. Taki silny wiatr zaczął uderzać w wyspy i morze się burzyło coraz bardziej, fale były coraz wyższe. Takie, no nie tsunami, trochę mniejsze, wiecie. Nawet 6 do 8 metrów sięgały te fale, czyli jakby 6 osób was postawił do góry, to tak wysokie były fale. I wiał potężny wiatr i błyskało się, było to zimą. I kiedy burza ustała, kiedy orkan ucichł, ktoś poszedł na plażę i zobaczył, że cała plaża była pokryta błotem i było tam mnóstwo rozgwiazd. Czy wiecie, jak wygląda rozgwiazda? Tak? To jest takie najbardziej rozpoznawalne morskie stworzenie, które jest podobne do gwiazdy. Tylko te stworzenia, chociaż żyją w morzu, są bardzo powolne, bardzo powoli się przemieszczają i kiepsko pływają. I kiedy te fale wyrzuciły je na brzeg, ciocia nam pokaże tutaj, jak to wyglądało, było ich naprawdę mnóstwo. Zobaczcie, mnóstwo ich było. To one, ponieważ bardzo powoli się poruszają, nie mogły wejść do morza z powrotem. I one tam po prostu na tej plaży umierały. Po prostu robiło się tam cmentarzysko z rozgwiazd. Była to wielka taka katastrofa ekologiczna i to było początkiem 2018 roku, ale kilka miesięcy później, bo zaledwie chyba 3 miesiące później, kolejny orkan, tym razem nazywał się Eleonora, uderzył znowu w Wyspy Brytyjskie i sytuacja się powtórzyła. Znów tysiące tych rozgwiazd było na nadbrzeżu. I dużo ludzi przyjeżdżało, żeby to sfotografować, sfilmować, żeby sobie zrobić zdjęcie. I wśród tych gapiów był pewien chłopczyk, który miał na imię Józio. I stał razem z tatą i przyglądał się temu zjawisku, co to tutaj się stało. I nagle puścił rękę taty, zdjął z buty, skarpety, pobiegł na plażę
wziął kilka rozgwiazd i wrzucił je do wody. Wrócił z powrotem i kolejne rozgwiazdy wziął i wrzucił do wody. Pewien starszy mężczyzna mu się przyglądał i mówi: chłopcze, co ty robisz? Czy ty nie widzisz, że na tej plaży są tysiące rozgwiazd? Nie jesteś w stanie uratować każdej z nich. To nie ma sensu, a na wybrzeżu jest bardzo dużo takich plaż. Ale wtedy chłopczyk uśmiechnął się, porwał kolejną rozgwiazdę, wrzucił ją do morza i powiedział: właśnie zmieniłem los tej jednej. I pobiegł po kolejną. Starszy mężczyzna przemyślał to i również zdjął buty, skarpety i zaczął wrzucać te rozgwiazdy do wody. Faktycznie wszystkich się nie dało uratować, ale w jego ślady poszły kolejne osoby. I tego dnia na tej plaży udało się uratować bardzo dużo rozgwiazd. I Pan Bóg chce, żebyśmy byli tacy jak ten chłopiec. Nie patrzyli biernie na to, co się dzieje, tylko żebyśmy byli aktywni i żebyśmy w tym świecie, w którym ludzie giną bez Boga, też ratowali, kogo się da. Wszystkich nie damy rady uratować, ale możemy chociaż jednej osoby odmienić los i to już jest wiele. Amen.